Co możemy zrobić, aby pomóc w powrocie Korony do Ekstraklasy? No cóż, kibice tylko kibicować, nic innego, bo to co robi Polski Związek Piłki Nożnej, to zakrawa na kpinę. A właśnie jeśli chodzi o tą decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy jesteśmy w stanie jakoś na to wpłynąć? No wydaje mi się, że nie, że już takie układy się porobiły tam w tym związku, że musimy czekać cierpliwie, aż odpowiednie decyzje, wydaje mi się, pozytywne dla Korony Kielce i dla kibiców. W tej chwili to trudno mi powiedzieć, co można pomóc. No trzeba to już władze klubu szukać sponsorów, a tutaj w tym względzie decyzja PZPN-u, to chyba my na to nic nie poradzimy. W tym momencie Echo Dnia ruszyło z akcją mailową. Kibice, namawiamy kibiców, aby wysyłali jak największą ilość maili do Polskiego Związku Piłki Nożnej, aby poprzeć kielecki klub. Czy to dobry pomysł? Pomysł bardzo dobry, tylko wątpię, czy coś to pomoże. Nawet prezydent Kielc, Wojciech Lubawski, przyłączył się do naszej akcji. Też chce wspierać Koronę Kielce. Bardzo dobrze, no trzeba walczyć do końca, no ale co by... Ja raczej wątpię, żeby takie działania coś tutaj przyniosły. To jest PZPN. No, trudne pytanie. Kibice jak mogą pomóc? No raczej finansowo to chyba wątpię. Bo to nie ma takiej możliwości, żeby kibice się składali na utrzymanie klubu. Także to tylko w gestii miasta na pewno. A chodzi nam jeszcze również o decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej o degradacji Widzewa, która została wycofana. Czy kibice kieleccy mogą coś zrobić w tym temacie? Znaczy, żeby nie degradować? Widzewa? Żeby zdegradować, a żeby Korona powróciła do Ekstraklasy. No to muszą jakieś pikety organizować, jakieś świece i pod tym kątem ma się to odbywać, tak mi się wydaje. Co kieleccy kibice mogą zrobić, aby pomóc Koronie w powrocie do Ekstraklasy? No na pewno wspierać jakoś, no, kibicować, no, no i na mecze przychodzi przede wszystkim. A jeśli chodzi o decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy są w stanie jakoś na nią wpłynąć? Myślę, że sąd to rozstrzygnie. No. Tak mi się wydaje, że sąd powinien rozstrzygnąć i tyle. Echo Dnia ruszyło dziś z akcją wysyłania maili. Chcemy zasypać Polski Związek Piłki Nożnej mailami. Chcemy pokazać, jak wielka jest siła żółto-czerwonych. Czy popiera pan taką akcję? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No, tutaj powinniśmy tutaj wszyscy wspierać nasz zespół i dążyć do tego, żeby jak najlepsze wyniki były w tym. Wydaje mi się, że przede wszystkim szukać sponsorów. Miasto nie jest w stanie, a nawet no nie jest do tego powołane, żeby wspierać ten klub. A jeśli chodzi o tą decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej? No, ja myślę, że Korona jest w Ekstraklasie. Chcielibyśmy spytać, co można zrobić, aby pomóc Koronie do powrotu do Ekstraklasy? Chodzi nam dokładnie o decyzję PZPN-u. Co my możemy zrobić? Jako kibice. No ja nie wiem. Nie no, my chyba nic nie możemy zrobić. Możemy tylko czekać na jakąś decyzję PZPN-u.